czym kojarzy Ci się sport? Mnie kojarzy się z fair play, ale nie zawsze tak jest. Na Ukrainie pod pretekstem przygotowań do Euro 2012 trwa masowa eksterminacja psów. Zwierzęta są łapane, czasami palone żywcem, lekko ogłuszane lub pod wpływem środków farmakologicznych. W wielu miastach podaje im się truciznę, która powoduje, że konają długo i w ogromnych bólach. Ofiarami tego procederu padają również zwierzęta domowe, które właśnie się zagubiły, na które czekają właściciele. Będzie idealnie widać, jak jesteś rozczochrana. Sama mam zwierzęta. Dwa psiaki, kochane. Bardzo dziękuję. Nie wyobrażam sobie, że coś takiego mogłoby spotkać któregoś z nich i każdego zwierzaka, który czuje i którego nie można po prostu tak traktować. W takich sytuacjach najgorsza jest bezradność, ale nie jesteśmy zupełnie bezradni. To może nie są wielkie rzeczy, które w tej chwili można zrobić, ale na pewno ważne. Możemy pokazać, co myślimy i że nie popieramy tego, co dzieje się z bezdomnymi zwierzętami na Ukrainie w tej chwili. Zachęcam bardzo serdecznie do wejścia na stronę Fundacji Niechciane i Zapomniane. To jest www.ukraina.fniz.pl. Tam można podpisać petycję. Można dowiedzieć się, jak zapisać się do grupy na Facebooku, żeby pokazać, ilu nas jest i że nie zgadzamy się z tym, co dzieje się z bezdomnymi zwierzakami przed Euro 2012. Jesteśmy my, Polska, współorganizatorami tych mistrzostw. Jesteśmy współodpowiedzialni za to, co tam się dzieje. Nie pozwólmy na to. Zachęcam Państwa do działania. Jeżeli oglądasz ten film, to już podjąłeś działanie. Cały świat na nas patrzy. To jest ten moment. Powiedz nie. Nie pozwól na to, aby psy były masowo mordowane na Ukrainie.